latarnia morska. Przyjechaliśmy, ale tak strasznie tu wieje, że długo nie będziemy. O, można sobie usiąść, ale potwornie wieje. Przed wiatrem, o, od razu lepiej, ale tu też wieje, ale może lepiej mnie chociaż słychać, potworny wiatr jest, zimno też, fajna latarnia, popatrzcie sobie jeszcze, bardzo ładnie się prezentuje, zobaczcie jak szybko chmury się przesuwają, tak wieje, pogoda się gwałtownie zmieniła, ile może 20 minut temu, wyruszyliśmy z cieplutkiego miejsca, a tam widać księżyc, prawie nie widać, ale jest, także też fajnie wygląda to. Zobaczcie, co za ptaki tutaj można spotkać. Mewy. Właśnie taki podobny ptak ten do mewy, który mój brat powiedział, że być może to właśnie one mieszkają na tamtej górze, nawet do 50 lat mogą żyć. Pingwinki. Takie... Właśnie nie wiem, właśnie jakieś pingwiny tutaj arktyczne nasze. Bardzo ciekawe, nawet nie wiedziałam, że takie ptactwo tu jest. Oczywiście jest lundi. Puffin, czyli maskonur. A tu też mamy właśnie... Loa jest. Kria, te właśnie, które nas atakowały z kijkami. Mamy też walenie. Kaczki są. Listki polarne są. I tutaj mamy mysz. Myszki też są, bywają myszki. O, i są też perliczki, rjupa, perliczka. Szczerze niesmaczna jest, jadłam ją, nie smakowała mi. Idę gdzieś jeszcze, ale tu chyba nie ma drogi. No, raczej nie ma. Zobaczcie, są te ptaszki. Są, siedzą małe pingwinki. No nie powiem, jestem zmęczona.
Przed nami piękny kościół, wspaniałe pola łubinu i też kobieta, kierowca, która w momencie, kiedy chcieliśmy po prostu robić fajne zdjęcia i nagrać dla Was piękny widok, stanęła przed nami i wyszła sobie oglądać łubin. No cóż, nic się nie poradzi na to. Także czekamy i będziemy prawdopodobnie zaraz zawracać. No, podjeżdżamy pod kościół. Bardzo fajnie wygląda. W ogóle kościoły islandzkie są takie fajne. Fajny kształt mają i tak fajnie się prezentują. No my tak sobie wjechaliśmy. Zobaczyć co jest i zawracamy. Bo przed nami jeszcze dość długa droga. O, jak ładnie port widać. Takie małe, typowe, rybackie osady. Widzicie, stoją kutry. Tutaj na pewno jest fabryka rybna i tak właśnie wygląda Islandia. Fabryka rybna i ostatnio ktoś mi powiedział, że każdy, kto przyjeżdża na Islandię, powinien pójść pracować do fabryki rybnej, bo to kształtuje charakter. No i myślę, że taka jest prawda. O, policja.
Kirkjufell, która jest jedną z najbardziej znanych gór na Islandii. W tle mamy miasto Grundarfjordur. I pomimo tego, że strasznie wieje i nie wiem jak to się nagra, postanowiłam jednak powiedzieć wam, że jest to tak cudowne miejsce, jest tak magiczna ta góra, tu jest taka energia od tego miejsca, że nie dziwota, że po prostu jeżeli wpiszecie w Google Kirkjufell, od razu wyskakują przenajróżniejsze, przenajbardziej kolorowe z zorzą polarną zdjęcia. Widoki czyście, iście marsjańskie, przepiękne kolory. I nawet nie wiem, jakieś czerwone, rude, ruda żelaza być może, ale naprawdę w tej chwili jest jak na Marsie. Już na tyle z naszej dzisiejszej długiej dosyć wycieczki, ponieważ jedziemy na około 10 godzin. Pozwiedzaliśmy, mam nadzieję, że wam się również podobało. Nowymi. Kciuki do góry, komentarze na dole. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!